dobry, serdeczne pozdrowienia dla całego narodu. Komunikat pogodowy jest następujący. Na dworze jest 28 stopni, godzina jest 8:55, czyli 9 około, a w pomieszczeniu zacienionym przy otwartym oknie jest 27,5, czyli pół stopnia mniej. Czyli zawsze dobrze jest chronić się w zacienionym pomieszczeniu z otwartym oknem, ponieważ w lecie okna muszą być otwarte, żeby powietrze się w mieszkaniu wymieniało. No jeśli to możliwe i można siedzieć przy wentylatorze i koło okna, no to najlepiej jest oddychać powietrzem zza domu, a korzystać z wiatru czy z chłodzenia, które jest w pomieszczeniu zacienionym. To byłoby idealnie, ale tak się ustawić rzadko da. Rzadko się tak uda ustawić rzeczywistość, żeby wszystko było idealnie. No i w związku z tym chciałem sobie porozmyśleć. Porozmyśleć sobie chciałem na temat tego sputnika na... Nie mogę się przyzwyczaić do tego określenia satellite. Satellite, czyli satelita, czyli... No i już jest wiadomo, o co chodzi, o sputnik. I w związku z tym... zadziwiające fakty są obliczeniowe. Obliczeniowe fakty, to znaczy siła odśrodkowa dla sputnika, siła odśrodkowa się równa sile przyciągania, czyli siła przyciągania gmm kwadrat, gmm przez r kwadrat, a siła odśrodkowa mv kwadrat przez r. W związku z tym z redukcji m i redukcji jednego r wychodzi, że gm przez r równa się v kwadrat, a w związku z tym prędkość, czyli v, równa się pierwiastek z gm przez r. I to jest właśnie zadziwiający dla mnie fakt, który, przepraszam, się zachwycam w tej chwili, bo to jest moje wielkie odkrycie. Wielkie odkrycie przemyśleń w momencie, kiedy nie mogłem nic robić innego, ponieważ było gorąco i nie mogłem się ruszać przede wszystkim. Nie mogłem wykonywać żadnej pracy fizycznej. Tak sobie myślę o tych biednych Grekach, którzy, że tak powiem, teraz taka jest... problem z tym referendum i tam było, już nie było, nie wiem jaki jest jego wynik i nie obserwowałem dokładnie do końca, natomiast chce się od nich nie wiadomo czego, a oni po prostu mają tam taką atmosferę i takie temperatury, że nie mogą za szybko pracować i za dużo. W związku z tym tutaj się trzeba zwijać, a tam trzeba dać odetchnąć i sobie, i im zawsze, bo oni tam mieszkają, a tutaj pracować, dopóki tu jest chłodno, bo jak będzie gorąco tutaj, to będziemy mieli tutaj Grecję. Tak czy owak będziemy mieli Grecję. Czy się wpiszemy do Unii, czy wypiszemy, czy euro, czy nie euro, to i tak będziemy tu mieli Grecję. Grecję klimatyczną. Czyli te same kłopoty, które mają teraz Grecy. Z brakiem turystów. No ja też mam problem z brakiem turystów. I z tym sputnikiem GM przez R, pierwiastek z GM przez R, to co jest zadziwiające w tym fakcie? W tym fakcie jest zadziwiające to, że dla danej wysokości orbity jest ustalona prędkość poruszania się po tej orbicie. Kotka już zaczyna miauczyć i już jej się nie podoba, że mówię. No dobrze, może mi jeszcze dać coś powiedzieć. V równa się pierwiastek z gm przez r kwadrat. Pierwiastek z gm przez r. I tutaj to V zależy tylko od r. Bo g jest stałe. G, duże g, czyli stała grawitacja. Duże m, czyli masa Ziemi jest stała. No bo tam, co tam spadnie, to wyleci i... Może nie wyleci, ale
ale zwiększa się nieznacznie bardzo. Więc w związku z tym, jeżeli nawet jakieś tam meteoryty na nią spadają i ileś tam ton tych meteorytów, to ta się mniej więcej się nie zmienia, ta wielkość. No i właśnie teraz, jeżeli ta prędkość jest stała, zależy od odległości, to mnie zadziwiło. Doszukiwałem się tutaj takich, no, badałem rejony te masy Ziemi, bo skąd ta masa Ziemi. Badałem skąd się, że tak jak się badałem, no szukałem w internecie, jak się wyznacza masę Ziemi. Masę Ziemi to się wyznacza z takiego zjawiska, które jest występuje, znaczy takie zjawisko normalne, spadanie po prostu. Spadanie, czyli tak naprawdę z przyspieszenia, bo to najłatwiej zmierzyć. Przyspieszenie ziemskie, jakie jest przy powierzchni Ziemi, to łatwo jest zmierzyć, bo się zrzuca tam z 10 piętra coś i mierzy dokładnie czas spadania, chociażby filmując całe zjawisko. I w tym momencie, jeżeli coś spada z tej wysokości, okazuje się, że jest to tam te 9,8 metra na sekundę kwadrat. W związku z tym mamy to przyspieszenie ziemskie, g małe, a g duże się ustala stąd, że po prostu się w wadze skręceń. Nie wiem dokładnie, jeszcze nie przeczytałem, nie dowiedziałem się, co to jest ta waga skręceń i na czym to polega tam ten pomiar, natomiast przypuszczam, że na tym, że się malutką masę po spirali spuszcza w dół i z tego się wylicza, jak gdyby, jaka jest siła działająca na tą masę. A znając przyspieszenie, F równa się G razy M, to jeżeli mamy siła, masa i przyspieszenie, to za mało jeszcze. No nie będę musiał to postudiować i poszukać i pomyśleć przede wszystkim. Będę musiał przemyśleć sprawę wagi skręceń, jak to jest z pomiarem masy Ziemi. No ale powiedzmy, że jest to ona ustalona i że jestem w pewnym sensie człowiekiem wierzącym w tą w masę Ziemi, że Ziemia ma swoją masę i że jest kulista, bo to wszystko są tylko informacje książkowe i internetowe. I nie objechałem całej Ziemi. Może objechałem Polskę, ale to jest malutki fragmencik mapy. Twierdzą, że mapa ma na sobie jeszcze mnóstwo innych krajów, ale że tak powiem, ja w nich nie byłem za bardzo, za daleko. I w związku z tym, no, nie mogę powiedzieć, że tak jest rzeczywiście, bo sam nie widziałem. Mogę powiedzieć, co widziałem. I z tym Sputnikiem staram się zbudować w swojej głowie obraz wszechświata. I jeszcze, o właśnie, przypomniałem sobie właśnie, że chcę poszukać teraz informacji. Chciałem już wcześniej, ale zapominałem o tym. Jaka jest odległość Księżyca od Ziemi? Jaka jest w porównaniu z tą powierzchnią ekwipotencjalną Sputnika stacjonarnego? Bo ta orbita Sputnika stacjonarnego to jest 42 160 km od centrum Ziemi. Więc w związku z tym, jaka jest w porównaniu z tą wielkością, którą udało mi się zapamiętać dzięki temu, że zwróciłem na nią uwagę i zainteresowała mnie, to teraz chciałbym się dowiedzieć i zapamiętać oczywiście tą wielkość, jaka jest odległość Księżyca od Ziemi. Czy ona jest bliższa od tego stacjonarnego, czy dalsza? Bo tak naprawdę Ziemia jest stacjonarnym sputnikiem Księżyca. Ewentualnie odwrotnie. Księżyc jest sputnikiem stacjonarnym Ziemi. Cały czas jest zwrócony w tą samą stronę, w kierunku Ziemi. I jak gdyby, no, jesteśmy na orbicie nawzajem stacjonarnej. Tak, i teraz będę szukał tej wielkości
odległości Księżyca od Ziemi. Dziękuję, do zobaczenia.